Wszystkich witam. Pozdrawiam, pytam, moi drodzy, jak się tam macie? Witam was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj mamy na test dymy. Dymy. Od producenta Triplex. Nie. Nie? Nie. Jak nie? Jak nie, to złowieczka. A. Triplex. Smoke, dwustronny dym, żółty oraz zielony. Otrzymaliśmy te dymki dwa od strony, od sklepu Fajerwerki Korsarz, więc dziękujemy chłopakom za przesłanie nam tych dwóch dymków do testu. Zachęcamy do robienia zakupów. Link znajduje się standardowo w opisie. Zapraszam również na stronę Nakajart, czyli to jest firma pirotechniczna, która zajmuje się profesjonalnymi pokazami widowiskowymi. Także na wszystkie uroczystości typu wesela, osiemnastki itp. itd. Plus także, pogrzebów. Tak. Jak ktoś chce, to może sobie zamówić. Dobra. Mamy tutaj dymki. Kod produktu TXF934-3. Czyli TXF934-4. No to tu to masz... samo. Nie, ja mam trójkę, ty masz czwórkę. A, no tak. Występują, chyba więcej ten kolorków występują. My dostaliśmy dwa na testa. Certyfikat CE jak najbardziej jest. Kategoria... To nie jest dymek, to pisze generator dymu. No tak, więc to jest kategoria P1, czyli lepsza. Cena 15 zł właśnie w sklepie Fajerwerki Korsarz. 50 gram sztuka, czyli no dość dużo. 2019 rok, czyli dość świeże. No, dwustronny, pociągany za zawleczkę, czyli to jest ten... Dlatego się zastanawiam, czemu nie ma lądu. Umyją, oszukali nas. Tylko czemu on jest w środku, powinien być na zewnątrz. Ale zaraz sobie poradzimy z tym. Oczywiście jest zatyczka na zabezpieczenie. Tak jest, żeby... ja też mam. Tak. Instrukcja obsługi jest oczywiście w języku polskim, ADR jest... Jaki masz? Bo ja 50 gram. Też mam 50 gram. Czyli mamy 100 gram razem. Tak. Numer partii TXB. TXB? TXF. Na czym tu jest TXB? Chyba się, albo nie wiem, pomylili? TXB, ja też mam TXB. Ale sam kod produktu TXF się rozpoczyna, tu jest TXB, czyli TXB to były wyrzutnie. Nie wiem. Może to wyrzutnie, 93, 44. To będzie to strzelać? 19, 211 mam. No to ja mam taki sam numer partii. Dobra, pokażę z bliska. Jak to mianowicie wygląda? No to za szybko zużywamy, to jest przed 2029 roku. No to byśmy może trochę jeszcze poczekali. Znowu zaczyna wiać. No to idziemy do naszego schronu. Tak. Matko jedyna. Chwilę nie wiało, teraz wieje. No. A ta pogoda w Polsce to... Kapelniczka nie będzie potrzebna. Nie, tutaj w tym przypadku nie. Dobrze. No, chyba się uda odpowiedzieć za pierwszym razem, bo też tak w dymach zabezpieczkowych no... Jest, że niekiedy pociągniemy albo za słabo, albo za mocno. Nie, chyba za słabo. Jak pociągniemy, to wyrwiemy zawleczkę, ale to są wtedy patenty inne. No, dobra, instrukcja obsługi. No, tutaj mamy zielony. Czyli co pierwsze? Nie, no to też jest w środku, ale dziwne. Co mamy dziwne? No, że trzeba robić dziurę no i trzeba, tak. No jak inaczej? A w tamtych masz inaczej. Jak ale to na innym. Sama masz ten inny odcinek. Nie gadaj głupot. Jak masz inaczej, tak samo masz. Nie, no gdzie masz to w środku? Zawleczka ci nie zamoknie. Dobrze, kładziemy na garku. Tu mamy taki teren. Bardziej bezwiecznie. O, to zaczynamy od czego? A otwórz jeszcze przy okazji tego. O, widzisz, tu jest więcej tych komarów. Jakieś sznureczki. No. Więc jak odpalamy zawleczkowego dyma dwustronnego, czyli najpierw tak odpalimy, trzeba odpalić, znaczy się, żeby właśnie nie dostać... Kapiemy! Tak, no. No i tak, się bałem. Widzicie? Tylko weź go postaw tutaj, żeby nie dostać właśnie lądem. Jakim lądem? No chyba wiesz, że jesteś tego świadomy, że tam jest ten ląd szybki, sorki komar. Może się uda. Jak się poparzysz, to... Poczekaj. Co jest? O, robcie. Coś się nie poszło. Musisz bardziej chyba szarpnąć, czy nie? Nie wiem, czekaj. Tego no i to jest właśnie urok dymów zawleczkowych. Coś za słabo. No widzisz. O, mamo. Zrobimy chyba pauzę. Muszę to jakoś zawinąć mocniej. Coś tu jest nie... Nie halo. Czemu to się tak robi? Za słabo zaplątali. Nie mam kombinerek. No to tak sobie nie odpalaj.
No nie synuś, no przecież muszę tak sobie pociągnąć, żeby to... Tylko czasami nie pociągnij tak, jak ty to robisz. O! Ło! Udało się. Finish. Wow! Ło! Fajnie. Ej, fajny, no. Co, już? A taki krótki? No już. Aha. A to chyba do ASG się nadaje, jak mają te szczelaniny. No. Bardzo szybko się spali. No ale dość konkretny. Ale no, trochę jest problemów z odpaleniem, jak widzicie. Więc, no. Trzeba tutaj kręcić mocno tutaj, żeby to załapało. Szybko się spali. No patrz, dobrze. Jestem popsikany i mnie dalej te komary kochają. Dobrze. Więc, no. Przede wszystkim zrobiłem błąd, bo tu się pociąga bok, aha, nie do góry. Aha. Guzik. Jednak no, twoja... To nie. Gdzieś mi spadła tamta zawleczka, nie wiem gdzie. Muszę teraz to jakoś wykombinować. Oj, mama. Nie wiem. Komary uciekać. Nie gryź taty. Muszę to dobrze zawinąć. Będziemy kombinerki wozić. O, ta paniczka mi wypadła. Nie, to nie ten. To jest kubraczek. Widzisz. Ojejku. Komary się nie boją dymu w ogóle. No, to na dziwne. Gryzą nas jak choinkę, to trafią do kieszeni. Dobra, zobaczymy, może teraz wytrzyma. Zawinąłem. I... O, jest! Coś ta druga strona nie wypaliła. No, dość ładna chmura poszła, ale coś ta druga strona się nie zapaliła, aż dziwne. Nie wiadomo. Czy nie doszło tam? Bo tu jedna strona. Dymek chłodny. Czy tam są inne komory z ten? Nie wiem. Czy oddzielne komory, czy to jest jedna komora? Wypaliło się. No, ten nie pokazuje, bo to nie wiadomo. No, co, nigdy, no co nie wiesz, czy odpali. No. To nie odpalił, już wypaliło się, synuś, tak? Nie masz pewności. Mam pewność. Nie masz. Wyżółku się i wyzielenił. Także moi drodzy. Ładne dymy. Tylko no mówię. Mega szybko się spaliły. A bo to z dwóch stron, dlatego. Jedną stronę spali jednej strony, a tutaj masz dwóch stron, tak? Taki konkretny. Ile ona misz cena, jaka taka jest? 15. 15, czyli trzymam 30 zł. No. Gdzie tam, a to jest tableczka, dobra. To sami moi, wiecie, macie link w opisie, wiecie gdzie możecie to kupić. Jeśli no. Wam się spodobały, no przede wszystkim, to co jest ważne, piszę właśnie w instrukcji, nie trzymamy tych dymów w dłoni. Bo można poparzyć sobie dłoń. To fakt. Także nie trzymamy, kładziemy. I można robić sobie zdjęcia, można zakopcać, także to w naszym przypadku zrobiłem błąd, że źle pociągnąłem zawleczkę, przyznaję się. To byłoby chyba na tyle, dziękujemy jeszcze raz za podesłanie tego produktu do testu. Dokładnie. I żegnamy się z Wami gorąco. Siema.